Dobry wieczór Państwu, witamy w Ekonomii Raport. Dziś o sprawach międzynarodowych, a to oznacza, że z nami w połączeniu internetowym dr Cezary Mech, ekonomista Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych UMFE. Dobry wieczór Panu. Witam Państwa serdecznie. Panie doktorze, może byśmy rozpoczęli od spotkania w przyszłym tygodniu, planowanego spotkania pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych i Rosji, czyli panem Bidenem i panem Putinem. Bardzo dużo deklaracji pada z obydwu stron, między innymi takie, że na tym spotkaniu w Genewie nie spodziewają się większych zmian, choć oczywiście sytuacja jest dynamiczna i sporo się zmienia. Może byśmy rozpoczęli od tego, w jakiej sytuacji jest Rosja, bo z jednej strony mamy informacje o załamaniu gospodarczym, które przetoczyło się przez rosyjską gospodarkę i ona w sumie pod pewnymi względami jest w najgorszej sytuacji od 1991 roku. Z drugiej strony sankcje międzynarodowe ciągle nałożone pomimo braku sprzeciwu Amerykanów do budowy Nord Stream 2. Bardzo dużo sankcji na Rosję jest nałożona. Prezydent Biden twierdzi, że Rosja ma świadomość, że każdy ruch, który zostanie uznany za przekroczenie pewnych granic, spotka się z odpowiedzią, ale Rosjanie nie pozostają dłużni i jednocześnie sprzedają dolary, twierdzą, że ich rezerwy walutowe już niedługo nie będą denominowane w dolarach, tylko raczej w złocie, euro, jenie i dolar po prostu nie będzie obecny w rosyjskim skarbcu i spotkanie, które w przyszłym tygodniu może znowu w jakiś sposób ustawić układankę na tej szachownicy bardzo dynamicznej. Czego się możemy spodziewać? Wydaje się, że tego, czego możemy się spodziewać, no to jakieś porozumienie jednak geostrategicznych między Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Tutaj to, co dla nas jest niepokojące, to jest to, że w jakiś sposób szeroki nie jesteśmy konsultowani w tych sprawach. No, sytuacja, kiedy wydaje się, że już zostały jakieś podjęte porozumienia takie geostrategiczne między Stanami Zjednoczonymi i Niemcami, możliwe częściowo i jednak zakulisowe dogadywanie się z Rosją, które zaowocowały tym, że wiemy, że jednak zostały zdjęte sankcje na Nord Stream 2, są takim niepokojącą zapowiedzią. Rosja oczywiście nie zmieni swojego frontu, to na to nie ma co liczyć. Może zmniejszyć nacisk na Ukrainie i możliwe, że o to może chodzić. Gospodarczo to jest ewidentnie już zorientowana na Chiny. To, co pan wspomniał, no to z jednej strony i rezerwy walutowe to rosną bardzo szybko. To już jest około 600 miliardów dolarów. Z drugiej strony wyzbywają się zobowiązań, znaczy aktywów amerykańskich. Też są bardzo aktywni tutaj ewidentnie w Iranie. Iran w najbliższym czasie będzie miał swoje wybory i najprawdopodobniej przesunie się w kierunku takim geostrategicznym, w kierunku jednak Rosji i Chin. Rosjanie mają swoje potężne problemy gospodarcze. No, są one związane z tym, że jednak cena ropy jednak spadła, aczkolwiek pamiętajmy, że w ostatnim roku ona wzrosła o 90%, a tutaj z jednej strony no to będzie niewątpliwie jakaś tam marchewka ze strony Stanów Zjednoczonych, że przecież może być gorzej, a z drugiej strony no to pamiętajmy, no, że tutaj jest bardzo aktywna taka strategia klimatyczna dotycząca jednak CO2, której jednak głównymi tymi ofiarami i ona jest koordynowana przez Stany Zjednoczone, przez Kerry'ego. I pamiętajmy, tutaj jest taka sytuacja, że tymi krajami, które mogą być ofiarami, to nie tylko jest Rosja i Chiny,
Chiny mają strukturę energetyczną tego typu, że w energii to 60% energii elektrycznej to pochodzi z węgla kamiennego, ale niestety również tutaj wpada Polska. W połączeniu z taką niekorzystną układanką, że to może być porozumienie takie ponad głowami Polski, a więc porozumienie z jednej strony z Niemcami, które mogą nas zapędzać już w ramach Unii Europejskiej do takiego labiryntu jednak energetycznego i cały czas twierdzić, że z jednej strony to nie przestrzegamy prawa, bo się nie słuchamy Komisji Europejskiej, a z drugiej strony, że gospodarczo, że nie wykładamy środków, nie likwidujemy w odpowiednim tempie naszej niezależności energetycznej opartej na węglu kamiennym i węglu brunatnym, no to jest takie bardzo negatywne ukształtowanie geostrategiczne w połączeniu z słabościami Polski, które też bardzo ewidentnie są obecnie eksponowane w postaci załamania demograficznego, bo cały czas się mówi o tym załamaniu demograficznym po stronie Chin, czasami się wspomina Rosji, a mało się wspomina w Polsce, jeśli chodzi o nasze wewnętrzne załamanie demograficzne, które może być długoterminowo i geostrategicznie bardzo istotne. Nie jesteśmy ani w G7, ani G20, nie jesteśmy konsultowani, więc wydaje się, że nadchodzą jakieś cięższe czasy, jeśli chodzi o tą układankę geostrategiczną dla Polski. Ale jednocześnie ostatnie spotkania polskiej administracji z Turcją, spotkanie owocne, zakup jednych z lepszych dronów, które mają być dosyć szybko dostarczone do Polski, no i z pewnością zwiększą nasze bezpieczeństwo, bo to dobra broń. Spotkanie również w Chinach, więc jak pan ocenia to spotkanie w Chinach? Bo mamy dosyć zdawkowe informacje, ale pod względem takim średnio czy długoterminowym, czy to spotkanie będzie miało znaczenie? Wydaje się, że w ujęciu takim geostrategicznym, to oczywiście Stany Zjednoczone są naszym kluczowym sojusznikiem, ale oczywiście to musi być wszystko oparte na wspólnych interesach. Ja wielokrotnie tutaj miałem taką nadzieję, że jednak nawet to przekierowanie i zwiększenie napięcia z Rosją to może jednak pozytywnie skutkować, ponieważ Amerykanie mogą zwiększyć nacisk swój, powiedzmy zwiększając swoje aktywa w Niemczech, a więc temperowanie też już też zapędów tych niemieckich, no to wiadomo, no to Stany Zjednoczone są naszym geostrategicznym takim partnerem. Niemniej oczywiście to powinno być na zasadzie takich uwzględniania polskich interesów. Jeśli chodzi o działania, które polski rząd podjął, jeśli chodzi o Turcję, to ewidentnie są one korzystne, ponieważ no, Turcja jest takim krajem, który koniec końców jednak stanowi jakąś przeciwwagę dla Rosji na południowej flance. Jeśli chodzi więc wrzucanie Turcji na takiej prostej zasadzie, że nie do końca chce się słuchać tu Stanów Zjednoczonych czy też Francji, w ręce chińsko-rosyjskie jest niekorzystne, zwłaszcza, że to jest jednak bardzo silny sojusznik. Niekorzystne może być również to, że osłabnie jednak te prozachodnie, a więc prozachodnia strona sceny politycznej w Iranie, ale to już ma mniejsze znaczenie dla Polski. Zaś jeśli chodzi o kwestie geostrategiczne, to też wydaje się, że dla Polski jest bardzo dobrym by było ocieplenie naszych relacji z Chinami, ponieważ one dla nich również z jednej strony one muszą bardzo silnie kontrolować Rosję i to, co Rosja
robi, a z drugiej strony Polska z tej drugiej strony Rosji może być jak wyjątkowo atrakcyjna dla Chin, o ile Chiny by, no, przy obecnej potędze, którą obecnie posiadają, by uznały, że to jest również korzystne dla nich. Więc w celu polepszenia naszych relacji i te zmniejszenia tego takiego napięcia z Rosją, to współpraca z Chinami wydaje się bardzo istotna. Ponadto oczywiście gospodarczo to jest olbrzymia potęga przemysłowa, no, która ma, jeśli chodzi o produkcję przemysłową, to pamiętajmy, no, to jest tyle co Japonia, Unia, cała Unia Europejska i Stany Zjednoczone włącznie. Więc tutaj wielkie możliwości również gospodarcze istnieją. Dlatego też te działania polskie, wprawdzie może opóźnione, ale są, wydaje się, korzystne dla Polski, no bo też zwiększają jakieś możliwości manewru tutaj naszego na tych azymutach geostrategicznych, przy tych olbrzymich słabościach, których politycznych, które obecnie posiadamy, ponieważ musimy zapomnieć o tym, że rzeczywiście na 30 lat temu, kiedy wybuchła Solidarność, to i kiedy wydawało się, że już nie mamy żadnych nieprzyjaciół, to niestety, ale ta sytuacja się diametralnie zmieniła i wszelkiego typu konstelacje geostrategiczne mogą mieć wpływ na to, co się dzieje w Polsce. Zwłaszcza, że pamiętajmy też, w Unii Europejskiej sytuacja również się zmienia. Draghi ewidentnie jest takim politykiem we Włoszech, któremu się udało uzyskać wiele koncesji z Niemiec, ale jednocześnie jest wspierany, jak i też działa jako taki przekaźnik tego nurtu antychińskiego na terenie Unii Europejskiej, co dzisiaj na pierwszej stronie Financial Timesa zostało zasygnalizowane. A jednocześnie, jeśli pan wspomniał o południu Europy i ekspansji chińskiej, tamże no to cały portugalski sektor bankowy przejęty, pół Grecji i we Włoszech również rozpoczął się proces, a Mario Draghi jest przedstawicielem świata wielkiej finansjery, która kojarzona jest raczej z amerykańską administracją, więc można powiedzieć tutaj dodać coś do pana głosu, że ten głos antychiński we Włoszech, bardzo egzotyczna koalicja Silvio Berlusconi, pan Draghi, były szef Europejskiego Banku Centralnego, a jak już tutaj tak skaczemy po różnych państwach, jeszcze mamy tutaj zamieszanie w Izraelu, czy jeśli Benjamin Netanyahu ostatecznie przestanie być premierem po 12 latach, to czy ta egzotyczna koalicja, jak to może działać na stosunki polsko-izraelskie czy polsko-amerykańskie? No, wiadomo, że te stosunki polsko-żydowskie, no one są takim bardzo drażliwe, a z drugiej strony wiadomo, że tutaj główny kierunek jakichś tak działań to jest zarówno po stronie tego establishmentu amerykańskiego, który jest bardzo prożydowski, a z drugiej strony no establishmentu w Izraelu. Przy czym on jest taki typowo partyjny. Wydawało się w ostatnim okresie czasu, że Netanyahu, mimo odejścia Trumpa, to jednak ma większość w Senacie amerykańskim. No niemniej tutaj, żeby Stany Zjednoczone miały możliwość jakiegoś koordynowania działań, no to oczywiście też oddziaływuje ją poprzez przecięcie tych wszystkich wspólnych interesów na to, co się dzieje w Izraelu. No, Polska była w okresie tym po II wojnie światowej, to z jednej strony no jednak Stalin wykorzystywał te różnice etniczno-religijne do tego, żeby w jakiś sposób komunizować Polskę. Później jednak mniejszość żydowska w Polsce, a przynajmniej niektóre elity, które też miały duży wpływ na to, że żeśmy się wyzwolili z dominacji jednak sowieckiej. Dlatego też te wszystkie połączenia związane z Izraelem
i jego wpływami jednak bardzo silnymi są też dość istotne. I możliwe, że nawet byłoby w interesie polskim, jeśli te różnice jednak dość subtelne między administracją amerykańską a izraelską się w jakiś sposób utrzymywały, ale możliwe, że teraz te działania będą jednak bardziej skoordynowane. I tutaj oczywiście to może być z korzyścią z jednej strony dla Ukrainy, z korzyścią może być dla geostrategicznego tutaj jednak tego konfliktu amerykańsko-chińskiego. Jeśli chodzi o sytuację w Polsce, to wydaje się, że te wszelkiego typu zmiany też mogą być jednak bardzo jednak niekorzystne, zwłaszcza, że my i tak mamy dość duże problemy na terenie Unii Europejskiej i tej ekspansji tutaj niemieckiej i niedobrze by było, żeby sytuacje jakieś niekorzystne się powtarzały. Dziękuję panie doktorze za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam za chwilę na sumę dnia.